i Ciu. Witajcie, moi drodzy. Witaj, Pokémon. Słuchajcie, nam duduje. Generalnie kombinujemy. O, tu właśnie Marzena. Lepiej przede mnie. Marzena. Czajemy się do pewnego miejsca. Bardzo starą, zarośniętą drogą, bardzo powolutku. Moim niepodniesionym autem, bo wcześniej, że auto. Czerwony golfik biedny. Który już niestety poległ. Ale to kiedy indziej o tym. Był podniesiony do góry, wiecie o co chodzi troszeczkę, nie? I tak. Ale bym wam, nie jest źle, tragedii nie ma. Powoli się przesuwamy. O. Bo jedziemy tak jakby od tyłu do tego miejsca X. Bo tam z przodu domy były, tam jacyś kolesie przy aucie stali sobie, widziałem, tak kurczę, no a tutaj widać tak. O. Kuźwa, coraz wyższa trawa. Delikatnie, delikatnie sobie jadę, powoli jedziemy. Że kurde, powiem wam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja myślę, że to jest dobra godzina, aby w końcu zaatakować. Powiem tak, znaleźliśmy. Znaleźliśmy, kurwa, dojście w miarę, ale trzeba przez krzoki się przedzierać, nie ten malutki czołg. Także kurde, lecimy z koksem. Dobra, powiem tak, znaleźliśmy dojście, że tak powiem. Kurde, wiecie, musiałem to objechać wszystko. I znalazłem najkrótszą drogę po prostu, nie? No, ale kurde, spójrzcie, nie? Czeka nas przeprawa. Mariusz ubiera futrzaka na siebie. Także lecimy z koksem zaraz. Dobra, ruszyliśmy. I powiem wam, że kuźwa, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze idziemy, ale no, chyba dobrze. No, chyba coś tam widzę, ale pewności nie mam jeszcze. Cio, małpko. Zero jakichś świeżych śladów. Ludziska. Tadam. Proszę. Udało się. No i jest okienko otwarte. Bo jakiś wąż idzie, który idzie aż do jeziora. Dobra, zobaczymy, czy da się wejść. Kurczę, jakoś tutaj. No już okno widzę otwarte. Także kurde, no. Proszę, kurczę. Szyba wybita, nie? No. Zobaczmy, może gdzieś indziej jest wejście jeszcze. Tylko to jedno okno. Tu już widzę wcześniej bo też ktoś wchodził sobie. A zobaczymy, może są drzwi otwarte. Zabite. Chyba zabite, nie wiem, pozamykane od środka. Małpku, idź pierwsza. Dobra, spójrzcie, Amika. Amika Wronki. To nie będzie ściema, ale powiem wam szczerze, dzisiaj byłem we Wronkach, kurde. A z czego są nam Wronki? No właśnie. Daj, nie będę nic mówił. Tu też mamy Amikę, okap. Cio, małpko. No, zdechlizna na maksa, kurde. Jest, kurwa. Mój drodzy, Polar, proszę. Proszę, jakie pozostawiane, kurde, pozabijane. Jakiś piec. Tutaj, co mamy? Kurde, baniak potężny. O, to nie będziemy wchodzić. To co, idziemy do góry, nie? Teraz. Jakiś bar był czy coś? Aha, fajnie. A tu drzwi otwarte, nie? Ja jej nie wierzę, nie? Ej, no fajne, kurde. Spójrzcie, kurczę. Mm-hmm.
takie fajne te fotele. No, podoba mi się tutaj. No. Mocne urbeksy najlepsze, nie? O kurde, jaki zegar tu stoi, zaraz mu pokażę zajebisty zegar. Nie no, spoko miejsce, naprawdę. Oczywiście nie znam historii, nie, tego budynku. Ale spójrz na ten zegar, co mówiłem. Czy to ty ruszyłeś? Ja ruszyłem. No. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Tam już przeciek. 25 listopada 99 rok, proszę. Siema. Kawa prima. Nawet jest. Jeszcze jak coś tam padnie trochę. Spójrz. Stój. Cały Ostrawie, kurde. To idziemy wyżej. No cóż, poczekaj, tu jeszcze można iść. O kurde, jaki komandor, nie? Fuck. Kurde, działa. Chodzi wszystko ładnie. Spójrzcie, kurde. Ja widziałem, że to łóżka są, no i możemy iść spać tej tu. No my tak myślimy o nocce, moi drodzy. No, wszystko jest, kurde. Kolejne fotele. No, narożnik. Ej, tu można iść spać tej. Kurde, że tak klucz mieć jeszcze od drzwi, no, jak mówisz. Przecież tu widać, że ktoś już się znęcał nad tymi drzwiami. Zatem się trochę zdjęć porobi. No i zobacz, to nie wierzę, kosa, nie? Kurde. Kosimierz. Czy imprezki tu robią, czy nie? Tak, kurwa, o, proszę, Balantajs. Papieroski. Pety, ale wiesz, no to też z tego śmietnika mogło. Może tak być, że miejscowi sobie przychodzą, nie? Spójrzcie, bo ja nie mam pojęcia, kuźwa, co to może być. Telewizor, nie? No ale... Co to za ekran? Co ty gadasz tutaj? Taki inny. Ja jebie, patrzcie, to jest euro, wejście. Spójrzcie, jakie dupsko wielkie. No ale kurde, jak tej ekran tu? Czegoś takiego nie widziałem jeszcze, nie? Tu głośniki, jak one są, aby są albo były. Nie, no przecież musicie coś powiedzieć na ten temat, bo ja po prostu... Ja ogłupiałem, nie? Dobra, idziemy wyżej, nie? Telefon. Idźmy na teraz i wróćmy zaraz. Nie widać, tak, to był taki gościniec, wiecie? No teraz? To był taki gościniec, taki, jakiś taki dworek, można było sobie na przykład w Sylwestra tutaj przyjść. Bo tam widziałem wcześniej te takie literki były wycięte, wiecie, co na sznurkach się wiesza, z napisem Nowy Rok. Później jest ciepło. Nie wiem, że może tu ci dzisiaj chciał nockę zrobić, zobacz. Chyba, że się boisz. No, prysznic tylko, ale nie. Nie, to też jest kibel. Dobra.
Także widzicie, notka zaliczona. Powiem wam, szybko usnąłem. Wypiłem dwa, kurde, te garaże, napoje, drinki. I cóż, zamuliło mnie raz, dwa i... O, i tyle było z marzenia nocnego. Znaczy, to coś tam widzieliście, nie? Za dnia to wszystko inaczej wygląda zupełnie, kurczę. Oczywiście patusy już tu były, jakby to było, żeby ich nie było tu, nie? Powiem wam, że zawsze tak czasami zastanawiam, kiedy zwiększa schiza na urbexach. Czy wieczorem, czy w nocy, czy kuźwa raczej za dnia. No i wiedźmy teraz. Także tego, moi drodzy. Jak się patusiarnia bawi. Otworzyłem na chwilę, bo jeszcze nie chcecie tego widzieć. Kolejna impreza patusów. Była, spójrzcie. Kim jest Belzebubia? Może kiedyś się dowiecie, może nie? Zobaczymy. Dobra, będziemy spadać powoli, także bliska. Wiadomo, nie? To trzeba zrobić na koniec. No właśnie. Także trzymajcie się. Pozdro.